Planując ciszę, byłem przekonany o potrzebie takiego spotkania. Wydawało mi się, że bardzo mało jest takich wydarzeń, jednak miniony miesiąc każe mi zweryfikować to myślenie. Moje wydarzenie zgromadziło 120 uczestników, architektów, projektantów czy specjalistów od akustyki. Wydarzenie sponsorowali tacy giganci branży jak Barizol, Bejot, Grupa Nowy Styl, Fermacel czy Rockfon. Ponad 90% osób, które uzupełniły ankietę, poleciłoby to wydarzenie. Pełne wyniki ankiety i inne przydatne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Poza moim wydarzeniem, razem z dr Agatą Szelong, współtworzyłem szkolenie we Wrocławiu i Poznaniu dla firmy Art Media Technics, w których w sumie wzięło udział ponad 200 osób. Dla firmy Bejot wygłosiłem kolejną prezentację i przeprowadziłem doświadczenia dotyczące akustyki wnętrz. Było to ich piąte wydarzenie w tym roku. W sumie było tam także około 200 osób. Ponadto za sprawą Bejot i jednego z ich dystrybutorów firmy Sigma zachęcałem do uwzględnienia akustyki w biurach podczas Greenlight for BSS perspektywy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w Opolu, które odwiedziło ponad 150 osób. Co więcej, już słyszę o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez inne firmy. Zainteresowanych zapraszam do śledzenia fanpage. Ten nawał konferencji bardzo cieszy, bo świadczy o zainteresowaniu tematem. Jednocześnie sukces mojego wydarzenia, zainteresowanie sponsorów oraz pytania uczestników i ludzi, dla których zabrakło miejsca, zachęcają do planowania kolejnej edycji Cisza. Swoje poparcie, sugestie czy opinie możecie zostawiać w komentarzach poniżej. Nie krępujcie się subskrybować ten kanał YouTube, czy polubić i udostępnić to nagranie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Marcin Zastawnik.